Co więc my możemy ofiarować Panu Bogu? Witajcie drodzy. W poniedziałek 25 maja pozdrawiam Was serdecznie z parafii ewangelickiej w Katowicach. Pierwsze z fragmentów, które chcemy rozważać, zastanawiać się nad nimi przez cały ten dzisiejszy dzień, zapisany jest w 5 psalmie, w 4 wierszu. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego, rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. Początek tego wersetu wydaje nam się oczywisty. Przecież od rana już chcemy wołać do naszego Pana z dziękczynieniem za spokojną noc, za to, że obudził nas do kolejnego dnia, za to, że mamy nowe możliwości, nowe szanse. Ale o jaką ofiarę może chodzić? Żydzi składali przeróżne ofiary. Ale przecież my wiemy, że ta najdoskonalsza i wystarczająca ofiara dokonała się na Golgocie. Co więc my możemy ofiarować Panu Bogu? Myślę, że naszą ofiarą może być ofiara poświęcenia, oddania, miłości do bliźniego. Ofiara tego, aby być gotowym do wyjścia do drugiego człowieka. Natomiast mowa w tym wersecie jest również o wyczekiwaniu. Na co my możemy wyczekiwać? Przecież wiemy, że nie jest tak, że my coś Panu Bogu dajemy i mamy od razu oczekiwać na odpowiedź, jak w jakiejś transakcji coś za coś. Zatem chcemy wyczekiwać właśnie na okazję, na szansę, żeby przekazywać tę Chrystusową miłość dalej, żeby pamiętać o innych ludziach, o naszych bliźnich. I do tego też nawiązuje apostoł Paweł, który napisał do kościoła w Efezie tak. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. A świętej pamięci ksiądz Alfred Jagódzki tak napisał. Modlić się znaczy przychodzić do Boga ze wszystkim, co mamy na sercu. A to znajduje swój wyraz w prośbie, wysławianiu i dziękczynieniu. Tu chodzi nie tylko o naszą osobę, lecz także o bliźnich i o cały nasz naród. Modląc się o innych, stajemy się bliscy życiu modlitewnemu Pana Jezusa. Apostoł Paweł napisał, że mamy się modlić za wszystkich świętych, czyli za wszystkie siostry i braci w Chrystusie. Jest to i dla nas zachęta u progu kolejnego dnia, żeby pamiętać o sobie nawzajem, także w modlitwie, żeby prosić za siebie, dziękować za ludzi, z którymi mamy kontakt, którzy są nam bliscy, ale także i za tych, z którymi nam nie po drodze, bo miłować miłością Chrystusa mamy wszystkich. Zastanówmy się tego poranku, o kogo my się modlimy, o kogo się nie modlimy. O kogo może zapominamy, żeby się modlić? O kogo trzeba się modlić? I wierni Bożemu Słowu i nakazowi Chrystusa, módlmy się jedni za drugich. Módlmy się o siebie nawzajem. Pamiętajmy o sobie w modlitwie. Tego na ten cały dzisiejszy dzień i nie tylko nam wszystkim życzę. Amen. Módlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten kolejny nowy dzień. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy obudzić się, za zdrowie, za te wszystkie Twoje błogosławieństwa, za to wszystko, czego czasem nie doceniamy, o czym czasem nie pamiętamy, a bez czego nie moglibyśmy żyć, a żyjemy dzięki Twojej łasce. Dopomagaj nam pamiętać o naszych bliźnich, o innych ludziach w modlitwie, w miłości i w działaniu. Bądź z nami, z naszymi bliskimi. Opiekuj się nami i przeprowadź nas bezpiecznie przez cały ten dzisiejszy dzień. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego, spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem.